Witajcie w nowym vlogu, znowu w mojej kuchni. Zobaczcie, co przede mną: mandarynki, cukier trzcinowy, tu już część obranych mandarynek. I postanowiłam zrobić po raz pierwszy, jeszcze tego też nie robiłam, dżem mandarynkowy. Mandarynki średnie, dlatego że są kwaśne. Kwasieluchy takie, że nie da się ich jeść. Tu mam część obranych, te są obrane od wczoraj, więc postanowiłam, no nie wyrzucę. Troszeczkę już obsuszyła się tutaj ta skórka, ale spokojnie, bo i tak będę je obierać. Więc mówię, no te są z tego samego sortu, kupione w tym samym miejscu, więc one też, bo sprawdzałam, kolejna obrana tutaj widzicie, też jest kwaśna, do tego jeszcze pestki, ale to mnie nie zraża. Są bardzo kwaśne i wiem, że skończyłyby w koszu, więc postaram się je właśnie tak spreparować w taki dżem mandarynkowy. Cukier trzcinowy będzie mi potrzebny. Według przepisów, które wyszukiwałam na internecie, można dodawać też soku z limonki. Ja chyba jednak się wstrzymam. Dam cukier trzcinowy. Te mandarynki oczywiście trzeba tu opłukać ładnie, obrać. I jeszcze dodatkowo, oprócz tego, obrać z tej osłonki, która tutaj jest, ponieważ no, żeby pozbyć się jak najwięcej tej goryczki, którą w sobie mandarynka ma, a to z powodu właśnie tej osłonki, tej skórki, tej białej tutaj, tej błonki. No więc troszeczkę się tutaj pobawimy teraz, a potem będziemy przygotowywać dżem. Bardzo prosty przepis, no bo trzeba je tylko obrać, później na patelni lub do małego garnka, jak kto woli, jak kto ma. Troszeczkę kapnąć można wody, a jak nie, no to wystarczy ten sok, który tutaj naturalnie owoc ma w sobie, dodać cukru, no i gdzieś około godzinki, 45 minut, zależy od tego, ile mamy tych mandarynek, dusić. I powstanie pyszny dżem. Dżem mandarynkowy można użyć do wielu rzeczy, do naleśników, do ciasteczek, można użyć też, ja mam też taki plan, do ciasta francuskiego, na takie fajne kopertki z ciasta francuskiego z dżemem mandarynkowym. Także pomysłów jest dużo. Najpierw jednak musi mi ten dżem wyjść. No to zabieram się do roboty, nie przedłużam. Mandarynki mam już obrane, zobaczcie. Powiem, że to jest mozolna praca, no ale postanowiłam to zrobić, żeby ich nie stracić. Przekładam do garnka. No to jest taki mniejszy garneczek, garnuszek. Troszeczkę sobie tutaj je będę później dziubała. Można dodać soku z limonki, a można też dodać po prostu no, wody. I na razie będę to obserwować, szczerze mówiąc, bo tu sporo było tej wody. Ja je też będę tak sobie ugniatać i po prostu ten naturalny sok puści z tych mandarynek. No ale wydaje mi się jednak, że wodę będę musiała dolać troszeczkę. No i one mają tak się smażyć, dusić przez około godzinę. Po godzince trzeba, jak już będą miękkie, rzeczywiście już takie ugotowane, fajnie wysmażone, trzeba dodać cukru. Cukru trzcinowego dodaję. Zależy od tego, jaka będzie potrzeba tych mandarynek. Nie chciałabym za dużo. Tu mam jeszcze przygotowaną cukiernicę, więc może to mi wystarczy. Zawsze to wolę ten naturalny jakiś, a wiem, że mandarynka jest owocem, który ma troszkę goryczki, także no tego się trzeba spodziewać. Spokojnie pogotujemy, później Wam pokażę, co mi z tego wyszło. Może będzie dobry dżem mandarynkowy. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Dżem mandarynkowy, powiedzmy, że jest gotowy. On trochę jest, wydaje mi się, troszeczkę ma taką konsystencję zbyt leistą, ale patrzcie, jak można fajnie to połączyć. Właśnie Michasia robi sobie śniadanie.
czyli usmażone naleśniczki, posmarowany dżemem naleśnik, zwijamy i będzie chyba dobre. No nie wiem, zobaczymy, zaraz będziemy testować. A jak nie wyjdzie to, to jeszcze mam taki pomysł, żeby zrobić babkę właśnie mandarynkową. No, to jest ciekawe. Nie? No. No to co, smacznego, Misia? Dziękuję. Proszę. A Marek? A Marek będzie zaspany. Jadł. Będzie jadł? Nie zaspany. A co wolisz na śniadanie? Ja już jadłem. No to dobrze. To ja już jadłem kanapki z kolacji. To na deser polecam naleśnikę. Dobrze. Dobrze. Jakie piękne. To są chyba krokusy? Chyba tak. Nie no, coś ty. A my w ogóle, słuchajcie, jesteśmy na spacerze. Żeby nie było. Opuściliśmy mieszkanie. Opuściliśmy miejsce zamieszkania. Zamieszkania i wyszliśmy na spacer, ale to zgodnie właściwie z takimi zaleceniami. Zaleceniami lekarzy, epidemiologów właśnie, że dobra, przystaniemy, żeby pokazać kwiatki. Można spacerować, że można, należy nawet spacerować, wyjść się dotlenić, przewietrzyć. Żeby to nie był spacer, wiecie, na zasadzie, że spotykamy się ze znajomymi i idziemy razem na biesiady i spacerujemy i gadamy, tylko właśnie w takim małym gronie i... No słuchajcie, w gronie tym, co zawsze, także tym, co zawsze, my sobie jakby także krzywdy nie zaszkodzimy. Nie zrobimy, no ale spacerować trzeba, dotleniać się, przewietrzyć. Piękna jest pogoda, aż po prostu... Aż żal, słuchajcie, w domu siedzieć, albo właśnie jakie niebo cudowne. No, nie wiem, czy kamerka pokaże ten błękit, ale... Kwiaty. A teraz kwiatki, czas zobaczyć. A wiesz, że ja tu w tamtym roku TikToka nagrywałem? Tak? Tak. Jaki piękny. No. Wow, ładnie. A co te kwiatki na TikToku, że niby co? Że wiosna idzie. Aha. No, nagrywa. Wiosna, panie sierżancie. No. No to jak chcecie zobaczyć TikToka, jakiego Marek nagrał w tamtym roku. A to są chyba krokusy, bo wiecie, nie chcę teraz no chyba tak. Gafy popełnić. Ale patrzcie, tego tu jest. Pięknie, no. Półkole. No ładnie to wygląda. I co? Oznaka ewidentna już. Oznaka wiosny. No ale są takie małe stokrotki. Ale to są już takie chyba... Z... Trochę już padnięte. Z drugiego sezonu. Chociaż nie, aby się rozwijały dopiero ty. Nie, to chyba nie. Dobra, to słuchajcie, idziemy dalej, ale ludzie jak widać... No są ludzie, ale jakiegoś szału nie ma, nie? No tak. Ale gdzie tam spacerują, widać. To idziemy. To widzimy się chyba już w domu. Kolejny dzień, zostałem w domu z nami. A my robimy obiadek. Właściwie sam się robi. Stwierdziłam, że zrobię dzisiaj pałeczki z kurczaka, zaraz je pokażę, tam Marek mi się odbija, nie wiem jak stanąć. Pałeczki z kurczaka i tutaj na dole, nie wiem czy to widać, są kartofelki pokrojone na połówki, bo stwierdziłam, że muszę sprawdzić w ogóle jak ten kurczak już się miewa. Stwierdziłam, że jeżeli i tak rozgrzewam piekarnik, wow, czekajcie, wow, mięciutki już, to zaraz je będziemy wyciągać. Czekajcie, więc stwierdziłam, że jeżeli i tak nagrzewam piekarnik, o tu te kartofelki, to położę po prostu kartofelki obok i będzie za chwilę obiadek gotowy. W sumie mi to zajęło, w sumie gdzieś mniej więcej około godzinki, z tym, że ja wcześniej te pałeczki, które są z kurczaka, zamarynowałam sobie w takich przyprawach czosnek, papryka, przyprawa do kurczaka, staropolska taka, fajne ziółka też były. No i do tego mamy ogóreczki i zaraz będzie pyszny obiadek. Fajny pomysł, fajny, prosty, szybki. A tam lodówka się otwiera. Jakie ogórki? Jak ty kokos trzymasz? Słuchajcie, bardzo dobre ogórki. Pokaż. Konserwowe. Nie, ty wolisz kozackie, to co ale ja wiem. Ale to też są dobre. Proszę, ogóreczki są. Słuchajcie, ogórki kozackie, bardzo dobre. Nie wiem, które tam Marzenka pokroiła, ale chyba kozackie. No właśnie kozackie. One są lekko takie, takie słodkawe, pychotka. Czyli które wybierasz, Marek, do obiadu? Te, te które pokroiłam. Ha, no to jemy. No i co, znalezione? To kto rozmawiamy? Ale czekaj, bo ja kojarzę właśnie tradycyjne, witajcie, że to jest ta okładka żółta taka. Tak, a ja nie pamiętam. No ale czemu tak, tu jest taka cena, a wyżej była droższa. No proszę cię, to jest Allegro, każdy sprzedawca ma swoją cenę. Ale może coś jest nie teges? Ale właśnie, trzeba wybrać taką, gdzie jest dostawa do paczkomatu. Tak, paczkomat. No to trzeba wybrać. A co i przy w ogóle, okazji... Czemu kupujecie w ogóle książkę? No bo zapomniałam pożyczyć w szkole. Tak, a to jest w ogóle lektura. No i co, na te 2 tygodnie, nie? To nam się akurat. Ile to ma w ogóle z tym tygodać? Chyba 370 coś. Łe, to się wystarczy idealnie. No idealnie naprawdę, ale dużo, nie? Także akurat 2 tygodnie wykorzystamy, nie? Codziennie coś poczyta mi Hasia i
Będzie z głowy. A teraz ja się włączę. Słuchajcie, ja myślę, że nie wiem, czy jest czysty obiektyw, czy nie, ale wiecie, jakiś taki udziublany jest. Wydaje mi się. Kto go macał ostatnio? Nie. Dobra, już trudno. W każdym razie wydaje mi się, słuchajcie, że w obecnej sytuacji najlepiej robić zakupy przez internet. Ale do paczkomatu. No właśnie, nie? Bo jak kurier przychodzi... Bo kurier, słuchajcie, no to naprawdę ma kontakt z mnóstwem osób, nie? Ale to kurier też jest tak narażony w sumie, nie? To taka osoba, która no, ma dosyć spory kontakt z ludźmi. A paczkomat jest jednak bezpieczniejszy, nie? Jakby właśnie, nie było. Właśnie, w ogóle wiecie, co ja dzisiaj przeczytałem w mailu, ja w ogóle sprawdzić, czy to nie jest jakiś, wiecie, tam fake news, że Marzena coś to nadaje. Podobno InPost wprowadził, aplikacja to już była, to już wiecie, nie? Ale wprowadził coś nowego właśnie i nie wiem co te... A, wiem, że można odbierać nawet w weekendy, że w weekendy będą dostarczane przesyłki, czy coś takiego InPost wprowadził. No, ale gdzie, do paczkomatów? Do paczkomatów. I właśnie tam się chwalili tym, że nie trzeba nic dotykać, wystarczy na własnym smartfonie sobie otworzyć, ale to już wam mówiłem kiedyś tam w filmiku, pamiętasz? Tak. Słuchajcie, jak poszedłem do paczkomatu, mi się nagle otworzyło, a nie moje okienko i wtedy było jazda jak... Ale nic. Akurat, bo pan sobie otworzył, który podjechał, otworzył sobie, wysiadł z samochodu i do paczki szedł, a Marek... A Marek myślał, że tego druga paczka. Ale ja mam jeszcze do ciebie prośbę, Marek, bo wiesz co, jakby u tego samego sprzedawcy, gdzie kupujesz lektury, ja bym chciała sobie zamówić kryminał, powieść pana Harlan Coben. A ja myślałem, że ty chcesz kupić dżumę, ty, bo to jest teraz podobno numer jeden. Nie, to już przerobione. To ja mam propozycję. Wy sobie to zamówcie same i na tym będzie koniec, a ja tylko sfinalizuję. Tak? A, sfinalizujesz ty, to możemy coś tam dorzucić jeszcze? No ba. Papier toaletowy. Ha. No. Naprawdę. Także no, robimy zakupy ale patrz, przez internet. Tu już nawet 45. No, ale to jest jakaś kolekcjonerska. Nie. W ogóle ja kojarzę taką okładkę z biblioteki. Pamiętasz? No bo zobacz, co książka to ma jakieś inne... No bo wiesz nie, bo to już jest Wiosna w Bullerbyn. Słuchajcie, bo są różne wydania przecież. Ale bo to już nie jest to, Wiosna w Bullerbyn. Mhm. Nie, ja bym w tą żółtą okładkę. Na przykład. Tylko trzeba uważać, by gdzieś nie miał e-book jeszcze do kupienia. Nie, ja bym wzięła tą żółtej okładce, bo ja akurat za to jestem pewniejsza. Przynajmniej tak kojarzę. Wybrany zestaw lektur książek. Dla mnie jest zestaw. Książka druga, O krok za daleko, Harlan Coben. To jest thriller. Uwielbiam thrillery, kryminały w ogóle. Takie powieści, a że teraz więcej czasu będę miała, to na pewno ją przeczytam. A dwie pozostałe dla Michasi. To jest Dzieci z Bullerbyn, to znam. Ale tutaj zobaczcie, Michasia wybrała sobie Niesamowite przygody 10 skarpetek, lektura. Ja wam powiem szczerze, że pierwszy raz słyszę, że to jest jakaś lektura, bo ja jestem noga ostatnio. W ogóle jestem noga w tych klasach 1-3, jeżeli chodzi o zestaw lektur. Ale dobra, wybrane. Marek teraz finalizuje. No i wszystko oczywiście w smart. Dzięki temu przyjdzie za darmo przesyłka. A co to jest ten smart? Że nie musisz płacić za przesyłkę. Ale także... to zależy od ceny, czy znaczy, od trzeba, czego? Tu akurat było widać 40 zł u tego sprzedawcy i dzięki temu macie za darmo dostawę. No to bardzo korzystnie, no, super. No czy jakąś dychę jesteś do przodu, powiedzmy. No dobra, ale o oczywiście... tyle mniej więcej kosztuje InPost. Pamiętaj, że do paczkomatu. No oczywiście, że jest do paczkomatu. Dobra, no to zakupuj. A kiedy będzie? A ja wiem. No a nie dowiemy się tego kiedy. Do 3 dni roboczych chyba, nie? No. Spokojnie, przyjdzie 2-3 dni i będzie na pewno. No to jak przyjdzie, to wam na pewno pokażemy. Ej, nie zoomuj mnie tak! Moje pryszcze! Jedna bardzo takie moje spostrzeżenie. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach, przy tym, co wszystko się dzieje na świecie, ale tu do Polski się skoncentrujmy, to sklepy internetowe mogą mieć oblężenie teraz. Nie wydaje tak, ci się? I odbiory w paczkomatach. I słuchajcie, te usługi kurierskie, to może iść równo teraz. Bo ludzie, wiecie, po pierwsze siedzą w domach, do sklepu nie pójdą, a praktycznie dzisiaj wszystkie większe sklepy sieciowe mają sklepy online. No tak, nie? Choćby, no sprawdzałyśmy teraz, nie? IKEA? Tak, Hollandiu. No co jeszcze tam? Jakieś? I Zara Home. Zara Home. No bo IKEA sklepy zamknięte są, ale Miaśka mówiła, że internet będzie otwarty, tak. Nie? No także widzicie, teraz ludzie będą wszystko online. Już lekcje online, spowiedź online. Ale chwila, a zajączek online? Msze online, zajączek online? A zajączek? Słuchajcie, a ja pamiętam, jak jeszcze niedawno była dyskusja, nie? Wychodźcie z sieci, kontaktujcie no się. No dobra, ale teraz jest inna sytuacja. A teraz popatrzcie, wszystko. Czyli teraz cały świat zaczyna wchodzić już na całego do sieci. Nawet ten recepta e-online. Właśnie, recepta. Dzisiaj moja mama, słuchajcie, co babcia to było? Basia. Babcia Basia dzwoni, bo ona musi po recepty. Jak ona idzie, jak zamknięte od jutra, ma być z niedziela, nie?
A kiedy to widzę? We wtorek dopiero. A, no to trudno, mam później, może się coś dowiemy do tego czasu. Jak zamówić tą receptę? Nie, przecież ona tam musi iść, bo musi dostać ten papierek. Ja mówię, nie, bo jest e-recepta. No i w sumie co wystarczyło? Wystarczyło wejść na e-receptę, nie, pacjent.gov.pl. Tam była e-recepta, zalogować się przez bankowość elektroniczną. Tak, jeżeli ktoś potrzebuje leków swoich, których używa takich przewlekłych chorobach jakichś, nie chodzić do przychodni. Ale w ogóle taka akcja ma być od jutra, nie? Tak, tylko dzwonić i tam przez tą e-receptę wtedy idziecie do apteki i bez żadnych tam, wiecie, dodatkowych jeszcze impulsów. A czyli nie trzeba iść do przychodni, to jest plus. Jak świat wszedł z dnia na dzień do internetu. Zmiany, to znaczy to już jest, to no, jest. No, ale wiecie, teraz to pójdzie na skalę masową. Ale to nie było tak powszechne jak teraz, nie? Czyli no i można to spuentować, nawet fajny tytuł na film. Świat idzie do internetu. Tak, wracamy do internetu. Nie, chociaż no byliśmy, ale nie, przeszedł ale... teraz już tak na całego. No. Słuchajcie, właśnie jak się ogląda telewizję i to wszystkie duże stacje, nie? No, to nie wszędzie wiem. Praktycznie są połączenia przez Skype'a. Tak, tak, prowadzący, redaktor siedzi sam w studio, a łączy się za pomocą Skype'a z jakimiś tam innymi ludźmi. Tak, z ludźmi. Słuchajcie, może jeszcze za jakiś czas w ogóle nie będziemy musieli wchodzić do domu. Nie, ale to są kwestie bezpieczeństwa teraz, no wiadomo, no tak. Nie? To jest od niedawna. Dobra, my się żegnamy no też właśnie. Online. Online się żegnamy, online. Dziękujemy za oglądanie i wiecie o co chodzi. Dajcie łapki, o właśnie, jak siedzicie w domu, koniecznie łapka w górę. Łapka w górę. Tak, wtedy będziemy wiedzieć ile nas jest, bo u Michaśki było dużo łapek w górę. Pod ostatnim filmikiem. Tak, i oczywiście nadal nam towarzyszy hasło zostań w domu. O właśnie, pomimo tego. Ale spaceruj. No właśnie, bo słuchajcie, też o tych spacerach, że lekarze wręcz, jak jest ktoś zdrowy, to zalecają, tak, żeby to iść na spacer. Byliśmy na tylko spacer, las, pole, park. Park. Mhm. I z daleka od innych ludzi. Matka, jak to dziwnie brzmi, nie? Dobra, to na razie, pa! O i napiszcie w komentarzach, czy wy też robicie zakupy online teraz. Koniecznie. Pa.